środę 17 czerwca na terenie Kościerskiego Ekonomika odbyła się 16. sesja Rady Powiatu Kościerskiego. Głównym punktem obrad była prezentacja działalności zarządu za rok 2019. W przeprowadzonym głosowaniu radni jednogłośnie udzielili poparcia zarządowi, któremu przewodniczy starosta Alicja Żurawska. Oprócz sprawozdania zarządu drugim ważnym punktem było wystąpienie prezesa Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Na początku wystąpienia prezes Marzena Mrozek przedstawiła radnym raport z działania jednostki w 2019 roku. Niestety na pytanie, jak wygląda obecny stan finansowy szpitala po przestoju spowodowanym COVID-19, prezes nie udzieliła jasnej odpowiedzi. Marzena Mrozek potwierdziła tylko fakt, że Kościerski Szpital ucierpiał finansowo w wyniku przestoju. Na ponowne pytanie o wysokość poniesionych strat odpowiedziała tylko, że jest za wcześnie na podanie tych wyników. Obecność pani prezes na dzisiejszej sesji Rady Powiatu jest dowodem na to, że radni powiatowi martwią się sytuacją Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Mimo że jest to szpital marszałkowski, należący do samorządu wojewódzkiego, ale czujemy się też za ten szpital odpowiedzialni. Dlatego też to dzisiejsze zaproszenie, a przypomnę tylko, że mamy dzisiaj sesję absolutoryjną, czyli sesję bardzo ważną dla samorządu powiatowego, a mimo to znaleźliśmy dużo czasu na to, żeby wysłuchać tego sprawozdania, można powiedzieć sprawozdania z sytuacji bieżącej w szpitalu specjalistycznym. Kolejne pytanie, które pojawiło się ze strony radnych, dotyczyło przyszpitalnego parkingu, a dokładnie systemu poboru opłat. Radni zarzucili dyrekcji szpitala, że obecny system jest niesprawiedliwy. Prezes Marzena Mrozek odpowiedziała, że w przyszłym roku obecny system zostanie zmieniony. Temat parkingu był poruszany, rzeczywiście jest to temat też wielowątkowy, bo on dotyczy też parkingu przy samym basenie, dotyczy tych, którzy przyjeżdżają w sytuacji nagłej, tych, którzy odwiedzają, dotyczy samych pacjentów, dotyczy tych, którzy korzystają z usług, różnego rodzaju usług szpitala i na przykład muszą po godzinie czy po dwóch przedłużać ten pobyt na parkingu. Tak jak usłyszeliśmy od początku przyszłego roku, ta sytuacja ma się zmienić. Jakie będą te zmiany, czas pokaże. Kolejnym punktem sesji było sprawozdanie z działalności zarządu powiatu, które przedstawiła starosta Alicja Żurawska. Po prezentacji przewodniczący rady Marcin Odrzejewski zarządził głosowanie nad wotum zaufania dla zarządu. Najważniejszym punktem dzisiejszej sesji jest oczywiście udzielenie absolutorium, udzielenie wotum zaufania zarządowi powiatu kościerskiego. Nie ma co kryć, że to jest tak naprawdę obok sesji budżetowej, najważniejsza bodaj sesja w roku, kiedy podsumowujemy rok poprzedni, dajemy taki gest zaufania, formalny gest zaufania na podstawie oczywiście określonych procedur zarówno Komisji Rewizyjnej, jak i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dajemy taki gest zaufania w kierunku pani starosty, całego zarządu. Trzeba podkreślić, że powiat cały czas spłaca zadłużenie, z którym boryka się od wielu lat, ale też realizuje ambitne zadania inwestycyjne w branży drogowej, w edukacji, rozpoczęliśmy budowę chociażby hali sportowej przy budowlance. To są wszystko działania, które są działaniami wieloletnimi, które wynikają również z tego, co było realizowane w roku 2019, a na tej dzisiejszej sesji tym najważniejszym punktem bez wątpienia jest udzielenie absolutorium zarządowi właśnie za rok 2019. W głosowaniu wszyscy radni poparli działania władz powiatu w roku 2019 i tym samym jednogłośnie udzielili całemu zarządowi absolutorium. Swojej radości z tego faktu nie kryła Alicja Żurawska. Starosta podkreśliła, że odczuwa ogromną satysfakcję i dumę z tego, że tak dobra sytuacja powiatu jest zasługą pozytywnych relacji pomiędzy wszystkimi pracownikami, zarządem i radą. Niezależnie gdzie jestem i z kim się spotykam, chodzę z podniesionym czołem, że dzisiaj powiat kościerski tworzy małą cząstkę województwa pomorskiego, kreuje strategię działań, wspiera wszystkie dobre inicjatywy we wszystkich możliwych obszarach, jakim zajmuje się zarząd i powiat, a jednocześnie cieszę się, że mam tak ogromne zaufanie, co ważne, całej Rady. Dzisiaj nie mogę dzielić Rady na koalicję, opozycję, wręcz twierdzę, że Rada jest monolitem, zawsze jest merytoryczna dyskusja, nie ma złych emocji. To powoduje, że mój komfort pracy
jest ogromny. Jednocześnie starosta Żurawska podkreśliła, że był to ciężki rok, ale właśnie dzięki determinacji i współpracy można go określić tylko w jeden sposób. Wspólny sukces dla dobra powiatu. Warto tutaj podkreślić, że rok 2019 z dumą był najlepszym rokiem od początku istnienia powiatu kościerskiego, bo po raz pierwszy w dochodach przekroczyliśmy na grudzień 2019 stan 109 milionów złotych, gdzie założyliśmy sobie w budżecie w grudniu 2018 85 milionów. To jest pierwszy taki sukces. Drugi to to, że wydatki majątkowe zamknęły się w roku 2019 na poziomie 28 milionów złotych, z czego 24 miliony to wprost środki na przebudowy i remonty dróg powiatowych na terenie powiatu kościerskiego. Co ważne, udało się przebudować i zmodernizować drogi we wszystkich gminach wiejskich powiatu kościerskiego. Wykorzystaliśmy w 2019 wszystkie możliwości i źródła finansowania od Funduszu Solidarności do Fundusz Dróg Samorządowych. Realizujemy od 2016 roku również programy w ramach szkolnictwa zawodowego. Tam w 2019 roku prawie 3 miliony poszło na wprost na staże, praktyki, podnoszenie kompetencji, wyposażenie szkół na rzecz szkół branżowych i szkół zawodowych w PZS numer 1 i numer 2. To wszystko pokazuje, że rok 2019 był z jednej strony bardzo pracowity dla zarządu i dla Rady Powiatu, a jednocześnie dla wszystkich dyrektorów placówek powiatowych, a z drugiej strony wykorzystaliśmy wszystkie możliwości pozyskania tych środków. Niestety w roku 2020 zaskoczyła nas wszystkich pandemia koronawirusa i związane z nią problemy. Czy ten fakt oznacza, że plany inwestycyjne w tym roku ulegną zmianie? Mimo tej sytuacji epidemicznej w kraju i niestety nie za dobrych rokowań na przyszłość, bo cały czas ta skala jest wysoka w Polsce, to wierzymy, że uda nam się podjąć taki dialog, aby nie zaprzepaścić byłych lat i aby te inwestycje z roku na rok były na oczekiwanym poziomie. Uważam, że po to jesteśmy wybrani, aby nie biadolić i mówić, że jest źle i teraz już nie ma pieniędzy, tylko szukać w takiej sytuacji kryzysowej innych możliwości, tak? Zastępczych bądź pozyskania jeszcze większych środków zewnętrznych.